Witam Państwa bardzo serdecznie, Michał Kramarz, Google. Head of Performance, w dużym uproszczeniu odpowiadam za zespół pracujący z największymi klientami w kontekście wszystkich biznesów, które tak czy inaczej walczą o sprzedaż, walczą o efektywność, czyli finanse, branża handlowa, branża turystyczna. Dzisiaj postaram się Państwu w paru słowach opowiedzieć o tym, jak Google podchodzi do innowacji. Mimo tego, że Google jest bardzo dużą firmą, dalej zachowujemy się w wielu elementach jak startup i mam nadzieję, że uda się zarazić Państwa paroma konceptami i paroma pomysłami na to, jak myśleć o innowacji. Ciekawą rzeczą pod kątem innowacji jest to, że z wielu badań przeprowadzonych na pracownikach różnych firm okazuje się, że na pytanie, kiedy jesteście najbardziej innowacyjni, kiedy pojawiają się najfajniejsze pomysły, najwięcej ciekawych pomysłów, mało kto odpowiada, że w pracy przy biurku. Jedną z najczęściej udzielanych odpowiedzi jest to, że pomysły innowacyjne pojawiają się na przykład pod prysznicem, stąd też na tym slajdzie prysznic, ale w bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu sytuacjach pojawiają się idee, pojawiają się pomysły, czy to zalążki startupów, czy to zalążki biznesów, czy to zalążki zmian w firmach. I to ten koncept, o którym chciałem opowiedzieć, to, że innowacja nie jest jednorazowa. Innowacja jest procesem myślowym, innowacja jest sposobem funkcjonowania i warto z niej skorzystać. Google zdefiniowało na potrzeby wewnętrzne i na potrzeby innowacyjności w firmie taki model działania, który opiera się właściwie o trzy elementy. Po pierwsze, poznanie swojego użytkownika czy poznanie swojego klienta, myślenie 10x, czyli myślenie nie na zasadzie poprawmy coś o 20%, tylko zróbmy coś, co będzie 10 razy lepsze, 10 razy ciekawsze i skupmy się na prototypach. O prototypach będzie trochę więcej informacji, bo to nie jest związane z ogromnymi kosztami, nie jest związane z tym, że jak jestem startupem, jak zaczynam rozkręcać biznes, czy zaczynam go w ogóle tworzyć, to muszę wydawać potężne pieniądze na prototypy, żeby cokolwiek z tego wyszło. Te trzy elementy dzielą się w przypadku użytkownika na empatię i zdefiniowanie tego użytkownika, tego naszego potencjalnego klienta, kto to miałby być. Myślenie 10 razy to jest taka faza brainstormingu, gdzie faktycznie rzucamy bardzo dużo różnych pomysłów wewnątrz organizacji, rzucamy bardzo dużo idei, nie krytykujemy tych idei, o tym też trochę więcej powiem. Faza prototypowania jest też ciekawym elementem, który pozwala na przetestowanie wielu rozwiązań, niekoniecznie wydając potężne pieniądze na te rozwiązania. Jak sobie popatrzymy na dużo produktów Google, to wiele z nich jest po prostu w fazie beta ciągle, permanentnie. To są permanentne prototypy, które są rozwijane właśnie bazując na tej pierwszej części, czyli na poznaniu użytkownika i myśleniu w skali zróbmy zmianę, zróbmy coś, co będzie duże. No i oczywiście faza testowania. Empatia, czyli poznanie naszego klienta, poznanie tego, co go może interesować. Dr. Frederick Fert, czyli założyciel, czy twórca takiej koncepcji w Google, która nazywa się Creative Skills for Innovation, doszedł do ciekawego wniosku, zanim całą tą koncepcję stworzył, że gdy kupił swojemu synowi zabawkę taką nad łóżeczko, jemu się ta zabawka bardzo podobała, a dziecko w ogóle nie zwracało na nią uwagi. Zastanawiał się, co powoduje to, że dziecko w ogóle nie jest zainteresowane tą zabawką, która wisi nad łóżeczkiem, która jest kolorowa. No więc położył się w miejscu dziecka na tym łóżeczku, no i okazało się, że dziecko widzi to. To znaczy coś, co dla nas z punktu widzenia osoby patrzącej z boku, patrzącej z jednego punktu, wydaje się bardzo interesujące, dla klienta, użytkownika albo dla innej osoby, do której to kierujemy, może wyglądać zupełnie inaczej, może być całkowicie nieciekawe. To jest ta część empatii, o której mówimy, żeby pracując nad projektem, pracując nad rozwiązaniem, postawić się w funkcji tej osoby, do której ma to trafić i spróbować popatrzeć z różnych kierunków. Zdefiniowanie tej empatii bardzo często wiąże się z podzieleniem na fakty i na odczucia, czyli z jednej strony, co ta osoba, dla której ten produkt jest skierowany, zrobi z nim, co o nim może powiedzieć,
z drugiej strony, jakie są nasze odczucia, co wydaje nam się, że ta osoba może sobie pomyśleć, co czuje używając rozwiązania, używając produktu. I tu jest przykład, mam nadzieję, że uda nam się filmik odpalić. Tu jest przykład, jak można inaczej podejść do tematu zwykłych schodów ruchomych w centrum handlowym. Jak da radę, pełny ekran. Problem był taki, że w centrum handlowym wszyscy korzystali ze schodów ruchomych, a nikt nie chciał chodzić zwykłymi schodami, więc w Sztokholmie zrobiono pewien test. Możemy dźwięk prosić? No nie wiem, czy będzie dźwięk, ale generalnie zostało zbudowane pianino, które grało na schodach. Czyli ludzie sobie mogli, wchodząc po schodach, wydawać różne dźwięki. No żałuję, że nie ma niestety dźwięku, bo byłoby to zdecydowanie bardziej przemawiające. Natomiast ilość ludzi, która przestała jeździć schodami, a zaczęła chodzić po grających schodach, jest bardzo ciekawa. To będzie pod koniec filmu widać. No, tak mniej więcej zaczęło to wyglądać, tak? Jak można prostą rzecz, która jest oczywista, zmienić w modelu takim 10x, tak? Czyli zrobić coś, co właściwie nie dawało się za bardzo zmodyfikować, stworzyć z tego fajną rzecz dla użytkowników, fajną rzecz dla nazwijmy to, klientów. No i nagle się okazuje, że schody są niepotrzebne, a przy okazji jest zdrowiej, bo wszyscy się ruszają i wszyscy się bawią. No to... Mówię, żałuję, że nie wiem, czemu nie ma dźwięku, ale okej. To przejdźmy dalej. Po tej fazie poznania użytkownika i spróbowania zdefiniowania jego potrzeb, szukania rozwiązań, pojawia się ten etap taki brainstormingu. I tu znowu jest kilka zasad, według których my jako firma działamy w kontekście wymyślania produktów, tworzenia nowych rozwiązań. Na etapie brainstormingu rzuca się bardzo dużo pomysłów, natomiast ich się nie krytykuje. To znaczy nawet najbardziej szalone pomysły są zbierane w dużą pulę, która tak naprawdę jest... Ważniejsza jest ilość niż jakość tych pomysłów, to znaczy wrzucana jest ogromna ilość rozwiązań, ogromna ilość idei, ogromna ilość pomysłów, tylko po to, żeby docelowo później z nich wybrać kilka rzeczy, które będą testowane, ale na początku naprawdę nie patrzy się na to, jaka jest jakość tych pomysłów i ich się nie krytykuje. Bardzo często te pomysły są zbierane w bardzo krótkich, najczęściej maksymalnie sześciowyrazowych opisach, czyli nie wchodzimy jeszcze w ten etap, co to jest dokładnie, jak to ma działać i tłumaczenia, tylko rzucamy bardziej ideę, co chcemy zrobić i staramy się mniej więcej w tych sześciu słowach wytłumaczyć, jak to ma działać, co ma to dać, ale nie wchodząc w ogóle w szczegóły. Bardzo często też pojawiają się w organizacji, jeśli cokolwiek jest planowane, rysunki, a nie tekst, bo jednak rysunki zdecydowanie bardziej przemawiają do ludzi. Rysunki, szkice, obrazki, to są wszystkie te rzeczy, które nawet na etapie zbierania dużej ilości pomysłów mogą zaciekawić i spowodować to, że uczestnicy tej sesji takiej brainstormingowej będą chcieli sobie pogłębić to, co zobaczyli. I znowu wracamy do tematu 10x, tak? Duże pomysły, nawet najbardziej szalone pomysły. Ja za chwilę powiem o temacie glasów, jak były glasy rozwijane w Google. To też wydawał się szalony pomysł, to też wydawał się pomysł, który całkowicie nie był na obecne czasy. No, zainteresowanie i to, co się z glasami powoli zaczyna dziać, pokazuje, że jednak wcale nie był to taki bardzo, bardzo nieprawdopodobny pomysł. I znowu, ten temat nieoceniania. Nie oceniajmy produktów czy projektów sami na zasadzie, czy to zadziała, czy to nie zadziała. Przetestujmy to, sprawdźmy to, jak to działa na ludziach, nawet w najbliższym otoczeniu. Nawet jeśli jesteśmy małą firmą, która dopiero zaczyna cokolwiek robić, to warto przetestować to po prostu na osobach, które są docelowym klientem, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie na podstawie własnych opinii, bo wracając znowu do tej karuzeli wiszącej nad łóżeczkiem,
po prostu możemy zupełnie co innego my widzieć niż osoby, które będą miały z tego skorzystać. Czyli tak podsumowując, tworząc koncepcję jakichkolwiek produktów, w Google wygląda to w ten sposób, że faktycznie nie ma tego negowania, nie, bo coś tam. Bardzo często zbieramy ogromną ilość pomysłów w bardzo krótkich opisach, często narysowanych, a niekoniecznie tylko i wyłącznie opisanych. To są pomysły bardzo często szalone i które nie są oceniane bezpośrednio przez nas, tylko jest wypuszczanych kilkanaście różnych rozwiązań po to, żeby klienci, użytkownicy dowiedzieli się, sami ocenili, co w ich odczuciu jest fajne i wartościowe. Dlaczego podejście takiej dużej ilości prototypów i dużej ilości pomysłów jest skuteczne? Przede wszystkim z tego względu, że jeśli ograniczamy się do małej ilości pomysłów i do małej ilości rozwiązań, to wolniej odnosimy porażki, wbrew pozorom, bo jeśli jest mało produktów i mało pomysłów, na których pracujemy, to mamy tendencję do tego, żeby jednak trzymać się tych pomysłów, trzymać się tych produktów, próbować je dalej rozwijać. Wiąże się to też z mniejszą szansą na sukces. Natomiast w sytuacji, w której jest rzuconych bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo rozwiązań, bardzo szybko pojawiają się porażki i te produkty, które faktycznie nie zaczynają działać, są po prostu ucinane, odrzucane, a rozwijane są te produkty, które zaczynają funkcjonować w opinii użytkowników, klientów. Takim przykładem jest Gmail, takich przykładów możemy w kontekście produktów Google'a mnożyć. Glasy są takim rozwiązaniem znowu. Jeden z szalonych pomysłów, jedno z kilkunastu rozwiązań w tym temacie, rzucone do deweloperów, do osób, nazwijmy to, do trendsetterów, żeby sprawdzić, jak to w ogóle zacznie działać, jak to zacznie funkcjonować. Jeśli to zaskakuje, to ten produkt zaczyna być coraz bardziej rozwijany. Znowu, z dużej bazy, mając dużą ilość produktów i próbując rozszerzyć ten dostęp do tych produktów do jak największej ilości potencjalnych klientów, jest dużo większe prawdopodobieństwo sukcesu niż w przypadku skupiania się tylko i wyłącznie na jednym rozwiązaniu, bo jeśli to rozwiązanie poniesie porażkę, to tak naprawdę cała firma czy cały projekt może ponieść porażkę. Takim fajnym przykładem prototypów jest sytuacja, którą w latach 60. zrobił IBM. IBM miał pomysł na to, żeby wprowadzić rozwiązanie speech to text, tak, czyli w dużym uproszczeniu dyktowania notatek i zapisywania ich przez komputer. No i oczywiście można było zbudować potężne laboratorium, zebrać grupę fokusową i testować, jak to wszystko zadziała. IBM zrobił to tylko częściowo, to znaczy zbudował prototyp polegający na tym, że faktycznie była wielka przestrzeń, która wyglądała jak serwerownia potężna, zebrał grupę ludzi, zaprosił ich, żeby dyktowali to, co chcą powiedzieć, a na ekranie komputera się wyświetlały o tym informacje. No i wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że IBM nie zainwestował w to właściwie żadnych pieniędzy, bo nie było komputera, który zbierał te informacje i faktycznie je zapisywał, tylko siedziała w ukryciu stenotypistka, która z mikrofonu spisywała to, co ludzie mówili i wyświetlało się to na komputerze. Jaki był efekt? Okazało się, że w latach 60. ludzie po prostu nie potrafili dyktować tekstu tak płynnie, żeby komputer był go w stanie zapisać, bo pojawiało się bardzo dużo e, a, y i ten tekst, który był dyktowany, mimo że stenotypistka pisała dokładnie słowo w słowo to, co się działo, był całkowicie nieużyteczny pod kątem jakiejkolwiek pracy, pod kątem jakichkolwiek notatek. I znowu, tu jest przykład niezainwestowania dużych środków, a zbadania, czy ludzie są w tym momencie gotowi do tego rozwiązania, które chcemy zaproponować. Jak się okazuje, dopiero 40 lat później zaczęliśmy być gotowi do tego, żeby faktycznie dyktować i tym przykładem jest chociażby Google Voice Search, gdzie można faktycznie podyktować sobie zapytanie do wyszukiwarki. No i przechodząc do Glassów. To są jedne z pierwszych prototypów Google Glassów. Troszeczkę się zmieniły, jak widzicie Państwo, od czasu, kiedy zaczęły być tworzone. Natomiast ciekawym konceptem jest to, że Google, zaczynając tworzyć Glassy, inżynierowie, którzy zaczynali pracować nad produktem, nie mieli za zadanie stworzyć produktu w perspektywie 6 miesięcy, czy nie mieli w perspektywie 2 lat stworzyć produktu, tylko główne zadanie, które było postawione przed grupą pasjonatów w tym temacie, było takie, żeby w ciągu tygodnia powstawało 20 prototypów.
różnych prototypów wykorzystujących różne rozwiązania, tak jak tutaj widać przyklejony telefon do okularów, czy przyklejona płyta, kawałek płytki krzemowej do okularów, tylko po to, żeby z kilkunastu czy kilkudziesięciu prototypów, które się pojawiały w perspektywie tygodnia, wybierać rozwiązania, które są najbardziej funkcjonalne, wykorzystywać je w dalszym etapie i znowu budować 20 prototypów, które mają możliwość poprawienia tego, nad czym pracujemy. Stąd na przykład jeden z elementów takich jak w Google Glassach widać, to znaczy, że część glasów jest za uchem na końcu. To powoduje tyle, że okulary się wydają lżejsze i zdecydowanie łatwiej się je nosi i cała moc obliczeniowa nie jest tutaj w tej przedniej części, tylko jest w tylnym za uchem, znowu tworząc sytuację, że okulary nie naciskają bardzo mocno na nos, tylko nosi się je właściwie jak normalne okulary. Tu są przykłady, jak to było testowane. Jedno z fajnych zdjęć pokazujących jedne z pierwszych prototypów glasów to jest okulary z przypiętą kamerką podłączone kablem do laptopa, który jest w plecaku na plecach testera. Tak, mniej więcej od takich rzeczy to się zaczynało. I znowu, to nie były potężne koszty, bo to nie są koszty tworzenia od razu na linii produkcyjnej czy przez zespół designerów rozwiązań, tylko to jest znowu grupa pasjonatów zainteresowanych tym tematem, pracujących nad stworzeniem czegoś przy wykorzystaniu obecnej technologii, którą mają, tylko połączeniu jej w wielu różnych konfiguracjach, w bardzo wielu różnych konfiguracjach. Glassów powstało setki prototypów, zanim w ogóle zostały w jakikolwiek sposób wypuszczone na światło dzienne. Podsumowując ten koncept, o którym mówię, o innowacji, o prototypach, o tworzeniu fajnych rzeczy, kluczowe tak z punktu widzenia, myślę, i Google'a, i każdej firmy, która funkcjonuje na rynku, to jest to, żeby poznać faktycznie tego swojego docelowego odbiorcę, postawić się w jego pozycji, spróbować zdefiniować to, co on może, co go może interesować, co może być dla niego użyteczne. Naprawdę warto rzucać bardzo szalone pomysły, bo nawet na wcześniejszej prezentacji, jak widzieliśmy, bardzo różne rzeczy w stylu sprzedawania urządzeń do druku, nawet jeśli ich nie mamy, zaczynają funkcjonować. Więc warto testować, warto próbować różnych rozwiązań. A im więcej tych prób podejmiemy, im więcej różnych rozwiązań przetestujemy, tym jest większe prawdopodobieństwo sukcesu. Skupianie się na jednym produkcie tylko i wyłącznie i patrzenie z punktu widzenia tak, wiemy, mamy pomysł, jak to zrobić, bez sprawdzenia tego, czy faktycznie to zadziała na rynku, no jest dosyć ryzykownym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że teraz przynajmniej pójdzie nam dźwięk. To jest film podsumowujący proces innowacji w Google, pokazujący, znaczy nie tylko w Google, ale pokazujący, jak można fajnie patrzeć na innowacje i jakie fajne rzeczy mogą się dziać w sytuacji, kiedy połączymy z jednej strony wiedzę techniczną, z drugiej strony z tym, co się dzieje na świecie, z pomysłami nawet reżyserów filmowych. Mamy dźwięk? Remember when you were a kid? Mamy. And you drew pictures of crazy cars and impossible machines, or when you wrote stories about jumping through time or reading people's minds. They were pure fantasies. But I've come to realize that it's those fantasies that lead us to invent the future. Hi, I'm Robert. I helped start the Google Creative Lab about 5 years ago. Here's a cool example from my personal experience at Google. We got invited by some engineers to check out the brilliant new heads-up display technology. I was blown away. You knew this was gonna change the world, but no one knew exactly what this thing was yet. So we went away to create the story. We pretended that the product was finished and we made an ad for it. It was pure fiction. We made it up. We were like, what would we want? Literally, to make the film, we had cameras strapped to our heads. A design intern just made up the look of the interface, and we just told the simple story of how the product might fit in a regular person's life. When we played the nie wiem, czy ktoś z Państwa widział ten filmik, ale jeśli nie, to polecam na YouTubie Google Glass Demo z 2011 roku. Later on, you joked, hey, maybe you guys should make a film every week and we'll just build products against it. Funny, but flattering. Our 2-minute film, an exercise to pretend, actually helped shape hard engineered reality. Stories influencing technology is nothing new.
In the 1960s, a designer on the set of Star Trek created Captain Kirk's communicator. Kirk to Enterprise. Scotty here, sir. We're beaming up. An engineer at Motorola who was a huge Star Trek fan was so inspired by the designer's work that he invented the cell phone. Soon, the cell phone looked like this. Look familiar? Amazing things happen when there's a strong connection between the tech side and the art side. Scientists shouldn't have to randomly see something inspiring in a movie, and storytellers shouldn't have to hope that someone stumbles upon the creative fantasy. Have the science influence the fiction and the fiction influence the science directly. Get these people in the same room, working together, inspiring each other. If you're in the creative arts, don't underestimate the role you might play in helping to shape the future. I'm lucky enough to watch it happen every day, and it's pretty cool. Podsumowując to, co widzieliśmy i to, o czym mówiłem, naprawdę warto testować, robić prototypy i nie skupiać się tylko na jednym rozwiązaniu, ale testować nawet najbardziej szalone pomysły. A jeśli przygotujemy coś, co faktycznie jest dla naszego użytkownika użyteczne, to sukces powinien być gwarantowany. Dziękuję bardzo.